Cześć! Zasubskrybuj i naciśnij dzwonek. Gdy uzbiera się 2000 subskrypcji, zorganizuję konkurs z nagrodami rzeczowymi. Zaczynajmy! Niedźwiedzia postura, lwia grzywa i niebieski język. To cechy charakterystyczne psa rasy Chow Chow. Legenda głosi, że w czasie stworzenia świata kilka gwiazd spadło na ziemię, a pies polizał je, co natychmiast odmieniło mu kolor języka. Chińska mitologia głosi, że Chow Chow był psem smokiem, kochającym dzień i nieznoszącym nocy. Pewnej nocy znudzony ciemnością Chow Chow postanowił raz na zawsze zlizać ciemny kolor z nieba. Miał wówczas nastąpić nieprzerwany dzień. Ten wyczyn zdenerwował bogów, a oni postanowili go ukarać, sprawiając, że język psa na zawsze zostanie czarny lub niebieski. W ten sposób za każdym razem, gdy Chow Chow ujrzy swoje odbicie, przypomni sobie o tym, co zrobił i będzie odczuwać wstyd. Jednak nauka wyjaśnia występowanie tego zjawiska jako mutację genową lub jako skutek nadmiaru lub niedoboru melaniny. Pierwsze naukowe teorie głosiły, że niektóre rasy psów produkują więcej melaniny niż normalny poziom. Ten barwnik odpowiada oczywiście za kolor skóry i włosów u ssaków, a zwiększony jej poziom mógłby powodować właśnie zabarwienie języka na kolor niebieski. Inna teoria zakłada natomiast, że kolor języka ma powiązanie z niedoborem tyrozyny, która jest aminokwasem endogennym, produkowanym w sposób naturalny przez organizm. Taki niedobór prowadzi do zmniejszonej produkcji melaniny, co skutkuje zabarwieniem języka. Co ciekawe, Chow Chow jest spokrewniony w bezpośredniej linii z tybetańskim wilkiem, choć wyglądem są całkowicie niepodobni do siebie. Przejdźmy zatem do historii tej rasy. Chow Chow to jedna z najstarszych ras na świecie. Pierwotne psy stopniowo z północnej części Azji rozprzestrzeniały się na tereny Skandynawii, Mongolii i Chin i tym samym dały początek rasom takim jak Samojed, Szpic Wilczy oraz norweski Elkhand. Wizerunek współczesny jest znany już z okresu dynastii Han, gdzie na ceramice przedstawiano postacie myśliwych z psami, którzy wspólnie polowali na ptactwo. Początkowo rasa ta była użytkowa, zamieszkiwała dwór cesarski. Traktowano je jako psy myśliwskie, choć nie tylko tym się zajmowały. Chow Chow zaganiały również bydło, stróżowały, a nawet pomagały przy transporcie różnych ładunków. W czasie panowania dynastii Tang psy posiadały specjalne przywileje. Każdy z nich miał własnego prywatnego opiekuna, który dbał o niego, karmił i pielęgnował. Niestety w północnych Chinach hodowano te psy jedynie dla dwóch korzyści – jako jedzenie i doskonałe futro. Wraz z pojawieniem się buddyzmu w VI wieku nastąpiła era psów świątynnych. Tam traktowane z szacunkiem pilnowały klasztorów oraz polowały na drobną i grubą zwierzynę. Co ciekawe, część wiejskich klasztorów buddyjskich hoduje te psy jako użytkowe do dziś. Do Europy Chow Chow dotarł dopiero na przełomie XVIII-XIX wieku, jednak nie były one traktowane jako zwykłe psy towarzyskie czy użytkowe. Przedstawiano je jako atrakcję turystyczną sprowadzoną z Chin w londyńskim zoo. Pierwszego zarejestrowanego przedstawiciela tej rasy zarejestrowano w 1894 roku. Warto wspomnieć też, co oznacza nazwa Chow Chow. Według starochińskiego słowa Chao znaczy to pies o wielkiej sile, natomiast druga teoria głosi, że od słowa Chow lub Chow, co oznacza coś jadalnego. Pewnie każdy z Was wie, jak wygląda Chow Chow. To pies o masywnej konstrukcji z ogonem noszonym wysoko nad grzbietem. Jest pokryty gęstą i efektowną sierścią i ma lwią grzywę na karku. Należy zwracać uwagę, by jego szata nie przeszkadzała mu w poruszaniu się i naturalnej aktywności życiowej. Spojrzenie, postawa i ruch tej rasy świadczą o władczości, dumie i powadze. Wysokość w kłębie psa wynosi od 48 do 56 cm, natomiast u suk od 46 do 51. Natomiast waga samców waha się między 25 a 35 kg, a u suk od 20 do 27 kg. Opowiedzmy sobie teraz o wyglądzie poszczególnych części ciała tej rasy.
Głowa jest duża i szeroka z płaską czaszką, która jest mocna. Kufa jest średniej długości, szczęki silne i dobrze rozwinięte, zgryz nożycowy. Oczy owalne, średnie, czyste i ciemne, choć u psów niebieskich i cynamonowych dopuszcza się barwę zgodną z umaszczeniem. Nos jest duży, czarny, u jaśniejszych psów może wystąpić jaśniejsza pigmentacja i jest ona dozwolona. Wargi są grube i mięsiste. Dziąsła i krawędzie warg całkowicie czarne z niebiesko-czarnym językiem. U psów jasnej maści jest dopuszczalny jaśniejszy odcień języka i pigmentacji dziąseł. Szyja natomiast jest muskularna, wyraźna, noszona wysoko i lekko łukowata, oczywiście porośnięta obfitą grzywą. Ogon naturalnej długości, wysoko osadzony, noszony nad grzbietem i gęsto włosiony. Kończyny czał-czał są proste i masywne, prostopadłe do podłoża i muskularne. Łapy zwarte, małe i okrągłe. Jeśli chodzi o umaszczenie, to dopuszczalne jest jednolite, czarne, rude, niebieskie, cynamonowe, białe i kremowe, zwykle cieniowane. Szata jest obfita z wełnistym podszerstkiem, jest odstająca, gęsta i prosta. Nadszedł czas, by porozmawiać o tym, jaki charakter i usposobienie ma pies rasy Chow Chow. Mówi się, że jest to lojalny, cichy, niezależny indywidualista. Świetnie nadaje się na psa stróżującego, bowiem mimo swojego wyglądu z dystansem podchodzi do obcych ludzi. Chow Chow niezwykle mocno przywiązuje się do właściciela i jego rodziny. Niestety nie jest on typowym pieszczochem, przeważnie unika kontaktu, jeśli chodzi o dotyk. Chow Chow jest wszechstronnie utalentowany, bowiem posiada doskonały węch i niezawodną inteligencję. Pies tej rasy jest mocno niezależny i uparty, dlatego wykona tylko i wyłącznie te komendy, które mu odpowiadają i wyłącznie wtedy, kiedy ma na nie ochotę. Niezbyt dobrze toleruje też dzieci, ale przez dobrą socjalizację od szczeniaka i nabraniu pozytywnych skojarzeń z najmłodszymi może stać się psem rodzinnym. W wychowanie tej rasy trzeba włożyć wiele wysiłku. Od szczeniaka bowiem powinien również doświadczać wielu bodźców środowiskowych i społecznych, poznać podstawowe komendy oraz rozwinąć swoje naturalne talenty. Bez odpowiednich ćwiczeń i pracy z psem może wyrosnąć na wycofanego, zamkniętego w sobie, a nawet może pojawić się u niego agresja. Dlatego wymaga on odpowiedzialnego przewodnika, spokojnego i wyrozumiałego. Inne zwierzęta nie robią na nim jakiegoś większego wrażenia, o ile nie naruszają jego spokoju i dóbr. Warto wspomnieć, że ta rasa ma dość niskie zapotrzebowanie na aktywność fizyczną i lepiej odpuścić długie i męczące spacery. Ze względu na niezależność tej rasy należy zawsze mieć go na smyczy. Chow Chow idzie gdzie mu się podoba i zbytnio nie przejmuje się, gdzie znajduje się jego właściciel. Podąża on swoimi własnymi ścieżkami. Powiedzmy sobie teraz o zdrowiu tej rasy. Typowym problemem zdrowotnym są choroby oczu, takie jak dwurzędowość rzęs czy entropium. Entropium to wywinięte powieki. Niektóre psy tej rasy rodzą się już z nadmiarem fałd skórnych na głowie, co powoduje właśnie wywinięte powieki. Wada ta wymaga interwencji chirurgicznej, ponieważ rzęsy trą o rogówkę, powodując mocny dyskomfort i tym samym mogą prowadzić do stanów zapalnych. Problem również występuje z układem kostno-stawowym. Tutaj występują takie dolegliwości jak przerost stawu skokowego, luźne stawy kolanowe czy słabe więzadła. Chow Chow jest rasą mocno wrażliwą ze skłonnością do alergii pokarmowych. Ważnym elementem jest więc odpowiednia dieta dobrana odpowiednio do danego osobnika. Często cierpią również na problemy skórne, egzemy i uczulenia. Futro wymaga częstej pielęgnacji i wyczesywania. Bardzo ważnym elementem jest również rygorystyczne przestrzeganie higieny oczu, fałd, skóry i uzębienia. Należy pamiętać, by podczas upałów nie wyprowadzać go na długie spacery, ponieważ może się to skończyć udarem. Na zakończenie jako ciekawostkę opowiem o nietypowym spojrzeniu Chow Chow. Głęboko osadzone oczy, bardzo obfita wokół oczu szata powoduje, że mają one znacznie zwężone pole widzenia. Wynosi ono tylko 180 stopni, gdy u większości innych ras jest to 250 stopni. Chow Chow nie lubią też deszczu i błota, jednak uwielbiają zabawy zimą na śniegu. A najwięcej psów tej rasy żyje w USA. Tam jest to jedna z 10 najpopularniejszych ras.
Na dzisiaj to już tyle. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je koniecznie w komentarzu. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli zbiera się 2000 subskrypcji, zorganizuję konkurs z nagrodami rzeczowymi. Miłego życia!